Paweł Sołtys, dzień dobry. Zapraszam na podsumowanie tygodnia na rynkach. Jak zwykle w piątek o tej porze podsumowujemy to, co działo się na rynkach finansowych, a w studiu Bankier TV jest Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych, czyli człowiek wręcz stworzony do tego, żeby to zadanie wykonać. Jak zwykle o tej porze. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Czy wszystko u Pana w porządku? Tak. Wszystko u mnie w porządku. Fantastycznie. Czy udzieliła się Panu fantastyczna atmosfera na rynkach finansowych? Mówię zwłaszcza o giełdzie amerykańskiej, no, bo nie tylko polskiej. O giełdzie amerykańskiej, bo i europejskiej, Polska raczej, przynajmniej do dzisiaj, raczej są spadkowe. Za chwilę też zresztą o tym porozmawiamy. Jak Pan patrzy na to, co wydarzyło się w tym tygodniu? Z punktu widzenia tego, co może być dalej. Czy nie uważa Pan, że te rekordy wszechczasów, które widzieliśmy i na S&P 500, bo tam podczas sesji pękła granica 3000 punktów i na Dow Jonesie, który przebił 27 tysięcy, wszystko po tych wypowiedziach Jeroma Powella, który wyjątkowo łagodnie brzmiał, odpowiadając na pytania kongresmenów dotyczące polityki pieniężnej. Czy to nie jest tak, że Fed się trochę w kozi róg zapędził i za bardzo rozpalił oczekiwania na to, jak bardzo będzie stymulować gospodarkę, która w sumie nie jest w takim złym stanie? Jeżeli chodzi o amerykańską gospodarkę, wcale nie jest w złym stanie. Co prawda wielu analityków, komentatorów mówi o tym, że recesja nadchodzi, że jakieś tam wskaźniki Fed z Nowego Jorku. Jakiś jego wskaźnik jest na 12-letnim poziomie, który minimum, który zapowiada nieomylnie recesję, ale na razie w danych tego nie ma. Dlaczego JP, czyli w tym przypadku Jerome Powell? Jerome Powell był taki gołębi? No nie wiem, Fed zazwyczaj działa tak, jak tego rynek oczekuje. To jest smutne, ale taka jest prawda. Był tak gołębi, że widziałem albo w Bloombergu, albo w Reutersie nawet oczekiwanie, że tego 31 lipca, bo to wtedy będzie posiedzenie Fed, ostatni dzień lipca, a chyba 25 Europejski Bank Centralny, prawda? Że 31 lipca Fed nawet o pół punktu. No jest, tak jak się rozkładają głosy prawdopodobieństwa, to mniej więcej 20% prawdopodobieństwa jest na nawet 50-punktową obniżkę. Nie wierzę w to kompletnie w ogóle. Myślę, że będzie 25, bo Fed zawsze dostarcza to, co go rynek sobie życzy, więc i tym razem dostarczy. Jest tylko pytanie, czy jest racjonalne bicie rekordów wtedy, kiedy nawet szef Fed zapowiada spowolnienie gospodarki. I wiara w to, że obniżka stóp procentowych spowoduje jakoś cudowne odrodzenie. No ja w to nie wierzę. No w dalszym ciągu twierdzę, że wszystko zależy od układów na linii Chiny, Stany Zjednoczone i Stany Zjednoczone, Europa. No niektórzy podnoszą, że te działania Fedu mają między innymi na celu złagodzenie tych napięć, czy rynkowe, gospodarcze złagodzenie napięć wywoływanych przez polityczne utarczki na linii Pekin-Waszyngton. Niewątpliwie tak jest, bo i Powell też o tym mówił przecież, o wojnach handlowych, które są tym wiatrem w nos gospodarki, które przeszkadzają w rozwoju gospodarczym. Oczywiste, starać się będzie łagodzić, tylko i tutaj ja nie mam nic do Fedu. Fed bardzo rozsądnie podnosił stopy procentowe i ma z czego opuszczać w odróżnieniu od Europejskiego Banku Centralnego czy Banku Japonii. I fajnie, no ma z czego opuszczać, będzie opuszczał i to gra. Tylko pytanie dla mnie, jeszcze rynki nie oszalały, bijąc rekordy, jeżeli rzeczywiście spodziewają się osłabienia gospodarczego. Zobaczymy już niedługo, bo od poniedziałku, 15 jest poniedziałek, od poniedziałku rusza sezon raportów kwartalnych spółek amerykańskich za drugi kwartał. No i zobaczymy, czy one będą lepsze, gorsze, czy jak zwykle no, oczekiwania będą słabiutkie, a wyniki będą ociupinę. No właśnie, lepsze. Ja chciałem o tych oczekiwaniach powiedzieć, bo jedna z firm analitycznych amerykańskich zrobiła takie podsumowanie na temat tego,
jak te wyniki mogą się rozkładać. No i zarządy spółek, patrząc na to, co mówią same zarządy spółek, no to ponad 3/4 wydała ostrzeżenia czy informacje o tym, że wyniki mogą być gorsze od dotychczas zakładanych. A indeksy biją rekordy. No i tak to działa, no co ja mogę powiedzieć. Dobrze. To, że akurat rynki europejskie zachowują się słabiej, to przynajmniej przez pewien czas jest logiczne, racjonalne, dlatego rzeczywiście dane publikowane w Niemczech są no bardzo, bardzo, bardzo złe, po prostu złe. Zamówienia przemysłowe jakieś 2 miesiące po kolei zanurkowały, także hej. To wygląda bardzo niedobrze, a jeżeli jeszcze pan Trump przed swoimi wyborami włączy się z wojną handlową z Unią Europejską, no to będzie już w ogóle nieciekawie. Więc tutaj akurat ja się nie dziwię, że europejskie są słabsze niż amerykańskie. No a co z Polską? Bo tutaj widzę, że pan Lukuś, nasz stały widz, tak, dopytuje o to, co może wydarzyć się z WIG-iem 20 w kontekście tych wydarzeń amerykańskich również. Tutaj też pan Lukuś widzę, że obserwuje spółkę CCC. Nie wiem, czy pan też obserwuje tę spółkę? Nie, spółki obserwuję. Nie obserwuję, a jeżeli chodzi o WIG-20, to ja ciągle mówię to samo. No jest w tej chwili spokojna gra na PPK i reformę OFE i tyle. No. Te napływające informacje mówiące o tym, że 40% się wypisze, na razie nikogo nie zniechęcają, bo gdyby rzeczywiście 60% zostało w PPK, no to byłby i tak niezły wynik i tak by to giełdzie pomogło, to jest prawda. Pytanie, co będzie z OFE, no to zobaczymy, też nie wiemy jeszcze. Wielu rzeczy nie wiemy, ale jak na razie, dzisiaj słyszałem w TOK FM Marka Dietla, prezesa giełdy, który zachwalał PPK, to wszyscy zachwalają. W tej chwili, ja nie wiem, wszyscy zachwalają. W jednym z portali, nie powiem jakim, niebankier.pl, widziałem duży opis tego, jakie to są wspaniałe PPK. Jedna z firm analitycznych, jednego z banków, no specjalnie tak mówię, żeby nie robić przykrości kolegom, wyliczyła, że jeżeli ktoś zarabia 4000 zł, to przez po 30 latach zbierze 178 tysięcy zł. Tak, zapominając dodać, ile sobie wyliczyli, ile rocznie będzie przyrostu z powodu wzrostu cen akcji. Bo o tym zapomnieli jakoś dodać, bo gdyby to było czyste składanie, to byłoby 70 parę tysięcy, a nie 170 parę. Czy to ten bank z dużym ssakiem występującym na wschodzie Polski? Takim futrzastym, dużym, z rogami? Ten bank? Nie, jakiś inny? Inny bank. Dobrze. Zupełnie nie Skarbu Państwa. Okej. Okay. Panie Piotrze, co będzie w takim razie, skoro ten wątek giełdowy i PPK już omówiliśmy, jak będzie z rynkiem walutowym w związku z tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, bo to również jest rynek ciekawa walutowy sprawa. W tej chwili oszalał, tak można, tak można powiedzieć. Bo bardzo pięknie euro-dolar się wybił, prawda, swego czasu z tego trendu spadkowego. Żeśmy mówili, że droga do osłabienia dolara jest otwarta. Potem dane z rynku pracy to w Stanach Zjednoczonych, które były bardzo dobre, zmieniły ten kierunek. I teraz rynek nie wie, co robić, ale myślę, że zacznie grać na osłabienie dolara pod obniżki stóp w Stanach Zjednoczonych docelowo. No. Czyli jednak ekonomia zadziała zgodnie z prawidłami. To znaczy pretekstem będzie to obniżenie stóp, będzie gra na obniżki stóp w Stanach Zjednoczonych, chociaż jeszcze nie wiadomo, co Mario Draghi wymyśli w ostatnich miesiącach swojego panowania. No. A poza tym Christine Lagarde jest jeszcze bardziej według mnie gołębia, znaczy ta pani, która przejmie po nim schedę. Oczywiście. Jest jeszcze bardziej gołębia. No to chyba dobrze, że stery w Europejskim Banku Centralnym przejmuje ktoś, kto dostrzega może problem z uporczywie niską inflacją i słabym wzrostem gospodarczym w strefie euro. Generalnie może coś by tam by się przydało potrząsnąć to. Generalnie dobrze, tylko nie bardzo wiem, co niby ten bank ma zrobić. No, stopy depozytowe na minusach, główna na zero, no będzie znowu tak zwane drukowanie. No proszę bardzo, no powiedziałem, ja już powiedziałem to i będę powtarzał. Według mnie cykle będą się skracały tego drukowania, o lekkiego ożywienia gospodarczego, znowu drukowania i tak dalej, aż w końcu to wszystko będzie musiało się przykro zakończyć. Ale może to jest tylko dlatego, że mam swój wiek. No.
No tak, wie pan, jak człowiek jest starszy, to robi częściej się narzeka. Bardziej pesymistyczny. Aha. Czy wobec złotego również pesymistycznie pan tutaj nie, się nastraja? Nie, no to zależy od euro. Czyli jednak nie jest pan taki stary. Nie, no to ładnie wyglądało euro złoty, już bardzo ładnie wyglądało, bo wyłamał się dołem z tego trendu bocznego. Tak, rozmawialiśmy o tym, ale wrócił znowu do tego trendu bocznego przez to, że zmieniła się sytuacja na eurodolarze. Czekamy, aż wykrystalizuje się na eurodolarze. Tam teoretycznie powinno być do góry, teoretycznie, no. Ale, a jeżeli będzie do góry, no to złoty powinien się umacniać. No zresztą patrząc na stronę gospodarczą w tym roku, to też predestynuje złotego bardziej do umocnienia. Patrząc w tej chwili zmieniamy w takim razie optykę i przenosimy się na rynek surowców. W tym tygodniu ropa zdrożała. Bardzo. Nawet był dzień chyba 4%. Tak, było wyraźnie. No i tak mniej więcej przez te ostatnie dwa dni, mniej więcej na poziomie $60 za baryłkę. Groszami nawet. Tak, w przypadku 59,5 w tej chwili jest wsparciem. Tam jest taka, dla techników to jest informacja, no technicy to widzą, jest taka formacja odwróconej głowy z ramionami. Takie ramionko, główka i ramionko i do góry. No i to jest sygnał kupna, bardzo mocny sygnał kupna. Jeżeli się patrzy od strony gospodarczej, to niewiele to nie ma uzasadnienia. A jeżeli chodzi o zawirowania na Bliskim Wschodzie, no to jest uzasadnienie. Jeżeli chodzi o duży spadek zapasów w Stanach, te ostatnie dane środowe, to też jest uzasadnienie. Na razie mamy sygnał na kupna, ale gdyby dolar się rzeczywiście osłabiał, to ten sygnał będzie wzmocniony. Ciekawie wygląda na złocie, prawda? Tak. Bardzo ciekawie, bo to złoto ciągle atakuje, próbuje się wybić. Tam jest 1435. Tak, 30-35, to grosze. Tam jest bardzo mocny opór i on ciągle podjeżdża i wraca, podjeżdża i wraca. Jak mówię, jeżeli dolar będzie się osłabiał, i będą to nastawienie na gołębie o politykę banków, to złoto powinno drożeć. Dobrze, garść pytań od naszych widzów, bo trochę się posypało. Pan Maciek, który zadał pytanie na Facebooku, pisze tak. Poruszmy może temat rynku nieruchomości w Niemczech. Nie wiem, czy pan się orientuje w tym temacie. Nie bardzo. Zamrożenie cen wynajmu. Propozycja nacjonalizacji mieszkań należących do funduszy inwestycyjnych. Największy właściciel ma ponad 100 tysięcy mieszkań w samym Berlinie. Jak by pan... Nie znam tematu. Nie zna pan tematu. Nie, no trudno, dobrze. Nie będę... Panie Maśku. Próbowałem coś wyrzeźbić w głowie, ale to za mało... Znaczy nie mam... Nic na ten temat nie wiem. Kropka. Świetnie. Rynek nieruchomościowy niemiecki w takim razie ale zostawiamy. Ale postaram natomiast się podszkolić. No. Bardzo myślę, że aktualne pytanie. Pan Robert, właściwie pan Robert Jacek, pisze, porusza temat wyborczy, czy 500+ zabierze głosy Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj w Pulsie Biznesu piszemy o tym, jakie czytałem są propozycje Platformy Obywatelskiej gospodarcze. Co pan o nich sądzi? No właśnie, i to jest problem. Po pierwsze, na pewno nie jestem symetrystą. Po pierwsze. Na pewno, a z racji swoich osobistych doświadczeń, to chyba nikt nie podejrzewa, że jestem symetrystą, prawda? Dlaczego robię to zastrzeżenie? Dlatego, że mi się ten program, to co tam widziałem, to nie jest program, to są wstępne zapowiedzi, co zapewne jest w tym programie. Tak myślę, że dziennikarze coś już widzieli. Że no, to jest to, czego się obawiałem. No, czego się pan obawiał? No, obawiałem się wyścigu populistycznego, no, że jedna partia będzie tam rzucała 500+, coś tam, a druga będzie mówiła, że dostaniecie obligacje zamienicie na akcje, po tym podniesiemy wam płace, obniżymy podatki, klin spadnie do 30%, zmniejszymy zadłużenie, obniżając podatki i tak dalej. No bajka po prostu lukierek, ale ja się nie dziwię, że oni tak w tym kierunku idą. No właśnie o to chciałem zapytać. Nie, wcale się nie dziwię, oczywiście. No. Czy gdyby pan się zmienił z analityka rynków finansowych na analityka... Na polityka? Sytuacji politycznej. Tom szedł w tym kierunku. No. Czyli krótko mówiąc, retorycznie się spina.
Retorycznie się spina. A gospodarczo? Fizycznie, gospodarczo według mnie żadnej szansy. A które z tych punktów, które zostały poruszone? No bo jedna rzecz to są właśnie kwestie płacowe, zmniejszenie obciążeń fiskalnych w płacach. To jest jedna taka noga. Druga, obniżenie długu publicznego. A jeszcze jest to, co mnie się powinno bardzo podobać. Bo powinno podobać. Tam na jednym z pierwszych miejsc. Zniesienie podatku od emerytur. O! Super! Brawo! Cudownie. Mam wrażenie, że gra pan pod siebie. Tak, od mojej osobiście cudownie. Ale, a dla gospodarki słabiutko. Mniej obciążeń dla biznesu. Co by pan tutaj... Nie no, z tymi mniej obciążeń dla biznesu, ja wiem, znowu to oberwę po głowie, ale od naszych widzów, ale no, naprawdę podatki w Polsce są na poniżej średniej europejskiej. No nie przesadzajmy. Zmieńmy tak przepisy, żeby łatwiej było prowadzić biznes. Zmieńmy ustawę o VAT-cie, która jest, podnosi włosy na głowie wszystkim przedsiębiorcom od lat. No to choćby, tylko w ten sposób nie zyskacie ani, no może dwa głosy zyskacie. No wie pan, no tu jest ten problem, że jak poważne reformy trzeba zrobić, to no, ochrona zdrowia, proszę bardzo, też ma być, prawda? Tam też mam na tym zjeździe sobotnio-niedzielnym ma być poruszana. No jasne, aż się prosi, od dawna się prosi, że to jest katastrofa, co się dzieje z naszą ochroną zdrowia. No tylko, że jak mówię, no w ten sposób nie zdobędziecie tych procentów potrzebnych do wygrania. No. Z priorytetów gospodarczych w takim razie, co by pan postawił na pierwszych miejscach? Wie pan, no gdybym był politykiem, to gdybym był politykiem. I zastrzega pan, nie jest pan politykiem. Nie jestem, tak. I nie będę. Gdybym był politykiem, to oczywiście na pierwszym miejscu bardzo mocno bym wybił emeryturę bez podatku i przyciągnąłbym to tym PSL i dałbym Kosiniakowi, Kamyszowi to, że będzie kandydował na prezydenta Polski. Stratek, nie ale polityk. Ale nie jestem polityk. Dobrze, zamknijmy temat polityczny, bo skomentowaliśmy te propozycje. Pozostał bardzo gorący temat w ostatnich dniach, mianowicie... Bitcoin? Dobrze. Skąd pan wiedział? No nie, to wiadomo, pan się zawsze tego Bitcoin. Ja niestety nie sprawdziłem. No i widzi pan. No i nie wiem. W ciągu tygodnia. Nie wiem, Bitcoin, czy jest 9 czy 17. Tak. No Bitcoin był wart 13 tysięcy, no. A dzisiaj 11,5. No, to... Natomiast w tym tygodniu były też doniesienia o tym, co dzieje się na jakaś giełda na dużej upadła, giełdzie, prawda? Bitmarket, tak, no. Na której polscy klienci trzymali swoje, to rzuciłem okiem na to i widziałem. Swoje aktywa, no i niestety giełda straciła płynność i zrobił się klops. No tak to niestety będzie wyglądało. Ktoś się chce w to bawić, to musi to mieć wliczone w ryzyko. Że takie rzeczy mogą się zdarzać, bo to już nie pierwsza przecież giełda, która pada. Prawda? Czyli uważa pan, że inwestowanie w Bitcoin wiąże się również z dużym ryzykiem fraudu potencjalnie? Oczywiście, jak najbardziej. Jasne. No, szczególnie, że ja nie wiem, jak operują te giełdy, ale obawiam się, że jest duża pokusa, żeby zwinąć kasę i zmienić nazwisko, twarz, odciski palców. No dobrze, ale patrząc na same wydarzenia na rynku Bitcoina, już nie w ostatnim tygodniu, ale w szerszej perspektywie, no to jednak widzimy, że z tych dołów, które widzieliśmy na początku roku, gdzieś tam w no tak, ale niech pan nie szuka czasach, tutaj fundamentalnych przyczyn, bo to naprawdę nie ma sensu. No tak, to jest kasyno. To jest, bardziej mnie interesuje to, co się dzieje na rynku, którego jeszcze nie ma, na rynku Libry. To mnie bardziej interesuje, bo dla mnie Bitcoin jest przereklamowany, o tak delikatnie mówiąc. Libra byłaby ciekawa, ale pewno pan czytał, bo na pewno pan czytał, że Fed na przykład, prawda, mówi, że do dołu z Librą, w życiu nie pozwolić na coś takiego. Coś prawda? Takiego. No, bank centralny, który kontroluje, prawda? Podaż pieniądza, jest przeciwny alternatywnemu systemowi walutowemu? Tak jest. Kto by pomyślał? Kto by pomyślał, prawda? A jednak. No właśnie, dlatego też jak żeśmy tutaj mówili na ten temat, bardzo wątpię, żeby Facebook się odważył to uruchomić naprawdę. Czyli spodziewa się pan oporu przed... Bardzo dużego, a gdyby uruchomił, to nie wiem, czy by nie stały, byśmy zobaczyli jakiś ruchów w kierunku Facebooka, które by podłamały jego siłę, moc. Nie od strony Libry, z innych stron zupełnie. Chyba, że dosiądą się do stołu tego.
No chyba, że tak. Chyba, że będą grali tak, jak regulacje zostaną narzucone. Dobrze. Pan Henryk tutaj mocno dopytuje na Facebooku, więc zadam to jeszcze pytanie, jak pan ocenia propozycję rządu dotyczącą OFE? Ja na ten temat mówiłem. No z tego powodu przecież straciłem pracę. No ale może ewoluowały pana poglądy od tamtego czasu? Nie ewoluowały. Bo mówi się, że tylko nie. Krowa. Tak, ja wiem, owszem. Nie. Gdybym był... I mówię to, co już mówiłem. Paweł Borys, szef PFR-u i autor lub współautor programu, mówi, że on by wszystko przełożył do IKE, a ja z uporem mówię, że ja bym wszystko przełożył do ZUS-u. No i tyle. No. A ktoś musi sobie przeprowadzić analizę, czy wierzy w rynki finansowe, czy wierzy w to, że za 20, 30, 40 lat będzie miał na IKE więcej niż na ZUS-ie przy waloryzacji. I tyle. No to łatwo sobie policzyć. Znaczy łatwo policzyć ZUS. IKE nie sposób policzyć. Tam nie wiadomo, co się będzie miało. Tam jest czarna skrzynka. To jeszcze jeden temat na koniec. Myślę, że tak na... No ja już widzę po pana uśmiechu, że coś będzie. Petarda jakaś. No dobra. No, no bo na statku należącym do JP Morgana znaleziono 20 ton kokainy. Nie wiem, czy pan czytał. Nie. A widzi pan? To typowy ogórek letni. No nie wiem, czy taki typowy ale statek, 20 ton to nie w ale statek jest rzeczywiście JP Morgana? Tak. Tak? Fizycznie tak. To jest własność ich, JP Morgan. To jest ich statek. I 20 kilo? 20 ton. Kilo. Ton? Tak. Ton? Tak. Kokainy? Tak. Nie, to chyba niemożliwe. Uważa pan, że to niemożliwe? Ja myślę, że to jest... A jednak... Nie, ale sprawdzał pan to? To wszystkie serwisy o tym napisały. To nic nie znaczy, proszę pana. Znaczy, czy ja sprawdzałem tą kokainę? No nie sprawdzałem. Powielanie fałszywej informacji też się czasami zdarza, prawda? Rozumiem, że... Nie, 20 ton wydaje mi się to bardzo, bardzo, bardzo nieprawdopodobne. No bardzo nieprawdopodobne. No. Może tak, myśli pan, że to było 20 kilo? To by się w walizce zmieściło, to nie jest no, w końcu jakaś taka duża ilość. 20 kilo, no to bym uwierzył, 20 ton, naprawdę. Na dużym statku można ukryć 20 ton. No można, tylko po co? No? Jak to po co? Żeby gdyby sprzedać. Pan był przemytnikiem, to pan by ryzykował, że 20 ton panu wetnie. Wie pan co, zapuszczamy się w bardzo niebezpieczne rejony. Ale... No ale no, załóżmy, no, niech pan się postawi w roli. Ja wczoraj oglądałem dawny film Kochając Pabla, nienawidząc Escobara, prawda? No więc jestem pod wpływem, więc myślę, że 20 ton to jest naprawdę bardzo dużo. No ale no, 20 ton kokainy na statku JP Morgan. Fake news. Nie jest to fake news. Fake zdjęcia news. Są. Ogromny kontener z tymi paczuszkami takimi, co wszyscy zdjęcia znamy. Zdjęcia to wie pan. No dobra, no. Przyjmuję do wiadomości, aczkolwiek... Pan nie był zamieszany w ten proces. Nie byłem. Nie byłem. Poszły takie trochę informacje, po kieszeni że bym dostał. W innych bankach inwestycyjnych na Wall Street zaczęto się dopytywać, dlaczego my nie mamy takich statków. Z takim ładunkiem rzecz jasna. No więc właśnie. Ale to zadziwiające. Nie chodzi mi nawet o tego JP Morgan, tylko o to chodzi o 20 ton. Kto ryzykuje taki ładunek? Dziwiący się Piotr Kuczyński w bym ten sposób kończy podsumowywanie. Bym był przemytnikiem kokainy, to bym tego nie zrobił. Na pewno. Kończy podsumowania wydarzeń rynkowych i nie tylko rynkowych w tym tygodniu. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy za tydzień o tej samej porze po kolejną porcję informacji i komentarzy rynkowych. Paweł Sołtys, miłego weekendu. Do zobaczenia. Dziękujemy.